Proszę Państwa, interpelacje i wnioski radnych. Otwieram listę. Pan radny Kosior do protokołu. Pan radny Kośmider do protokołu. Czy ktoś jeszcze? Jakoś nie widzę, ale może widzę. To może pani radna, bardzo proszę, pani radna Maliszewska. Bardzo proszę, do protokołu, rozumiem? Musisz mi dać. Przepraszam cię. Bardzo cię przepraszam, ale dobra. Pan radny, przepraszam, Kalita do protokołu, pani Maliszewska. Szanowny panie przewodniczący, panie prezydencie, Wysoka Rado. Zwracam się z pytaniem do pana prezydenta, z prośbą o odpowiedź dotyczącą atrakcyjnej działki przy ulicy Wybickiego w dzielnicy 4 Prądnik Biały, przekazanej w latach 90. dwóm spółkom, spółce Arpis i Domar, w celu wybudowania tam domu handlowego Gigant. Przeszło 10 lat temu, Gigant spalił się. Do dziś działka ta jest niezagospodarowana, przykryta czarną folią i w tak pięknym miejscu jest okazem marnotrawstwa. Zwracam się więc z dwoma pytaniami. Na jakich zasadach przekazano spółce Domar i Arpis tę działkę? Jaka to była forma przekazania? I drugie pytanie, czy jest w tej chwili szansa na odzyskanie tej działki dla gminy? Dziękuję, bardzo proszę. Tak, bardzo proszę. Pani radna Patena, bardzo proszę, jak już jest gotowa, to potem pan Jaśkowiec, z tego co pamiętam, ale po pani Patenie. Bardzo proszę. I pan Szymański, bardzo proszę, ale to potem. Nie. Moment. Bardzo proszę, pani Paten. Ja mam kilka interpelacji, ale pozwolę sobie od ostatniej, bo pewnie jest najciekawsza i związana z dzisiejszym grubym tematem sesji, a mianowicie interpelacja dotyczy gospodarowania odpadami komunalnymi w placówkach szkolnych. Obowiązujący od lipca bieżącego roku system jednolicie traktuje wszystkich dostarczycieli odpadu. Wobec wprowadzonej racjonalizacji wydatków na oświatę w mieście Krakowie należy również brać pod uwagę wysokie koszty odbioru odpadów placówek szkolnych. W niektórych szkołach realizowano dotychczas wewnętrzne programy selektywnej zbiórki odpadów, co pozwoliło uzyskać w nich kilkutysięczne oszczędności w skali roku. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania podejmuje działania w zakresie propagowania wiedzy i aktywności ekologicznej o charakterze edukacyjnym, do czego również powinny aspirować szkoły mające na względzie m.in. edukację ekonomiczną młodzieży. Pytam pana prezydenta, jaka ilość placówek szkolnych zadeklarowała segregację odbieranych odpadów i czy istnieje system zachęt do podejmowania przez placówki szkolne selektywnej zbiórki odpadów. Szkoła, z której uzyskałam inspirację do tej interpelacji, zaoszczędziła ponad 2,5 tysiąca ze względu na selektywną zbiórkę. Jedna z interpelacji, następna interpelacja dotyczy wypowiedzi rzecznika prasowego pana prezydenta, która powiedziała, że Kraków potrzebuje wybudować 40 przedszkoli. Chciałabym dowiedzieć się, na podstawie jakich analiz takie stwierdzenie pada od pana prezydenta. Następna interpelacja jest wynikiem wczorajszej informacji o zaniechaniu umowy między Stowarzyszeniem Siemacha i Dzierżawą Basenów w Miechowie. Wiemy, że w Krakowie, i to jest napisane w artykule, jest też dzierżawione są baseny w stowarzyszeniu, dlatego chciałabym zapytać, jak tutaj wygląda sytuacja. Jedna z interpelacji dotyczy zwolnień nauczycieli. W Krakowie w tym roku zostało zwolnionych 4200 nauczycieli, ale rzecz w tym, że rzecznik prasowy Urzędu Miasta Krakowa stwierdza, że zwolnieni nauczyciele nie będą bez pomocy, tyle że na razie urzędnicy nie chcą mówić o szczegółach propozycji dla nich. Koniec cytatu. Czym powodowana jest, panie prezydencie, tajność tego programu, kiedy będzie on ujawniony i czemu ma służyć potęgowanie stresu wśród potencjalnych bezrobotnych? Jedna z interpelacji dotyczy spotkania, które nazywało się konferencją. Otrzymaliśmy wszyscy zaproszenie na nie 2 lipca. Ja sprawdziłam dla pewności, co to jest konferencja. Konferencja to jest spotkanie ludzi celem omówienia jakiegoś zagadnienia, a ta konferencja polegała tylko na odczycie pani Okońskiej. Nikt więcej nie został dopuszczony do głosu, mimo zgłaszania takich chęci. I jeszcze do tego wszystkiego kilka interpelacji wynikających z wczorajszego posiedzenia Komisji Edukacji. Chcieliśmy dowiedzieć
dowiedzieć, jak pan prezydent realizuje uchwały kierunkowe związane z edukacją. Okazuje się, że ich w zasadzie nie realizuje i stąd wszystkie wątpliwości będą ujęte w interpelacjach. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan radny Jaśkowiec, pan radny Szymański do protokołu i to by było na tyle. Panie prezydencie, panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni państwo, w związku z informacją portalu internetowego onet.pl dotyczącej planowanego ustawienia kompostownika na terenach zielonych będących własnością gminy miejskiej Kraków położonych w ulicy Celarowskiej, zwracam się do pana prezydenta z wnioskiem o ocenę zgodności z prawem takich działań oraz w przypadku faktycznego ustawienia przedmiotowego kompostownika podjęcia zdecydowanych działań skutkujących jego usunięciem. W trakcie procesu rozkładu substancji organicznych wydzielają się substancje lotne, które mogą być przyczyną uciążliwego zapachu dla okolicznych mieszkańców. Dziękuję panu radnemu. Pan radny Szymański do protokołu. Czy ktoś jeszcze z państwa radnych chciałby zgłosić interpelację? Nie widzę.